I did not have sexual relations with that woman. No, no, jak chuj. Chyba miał na imię Przemek, ale nie wiem, czy to prawda. Wiem, że bardzo wiele kobiet poszukuje go od dawna. To postać legendarna, bo zaliczył tyle cik. Wziął, że słusznie od kochanic otrzymał ksywę Clinton. Zaczął szybko baby nabijać narożno. Jak Rocco w podstawówce w kantorku zaliczył woźno. Szkolne kucharki non to też skakały w jego siodle, przez co zawsze zgarniał na stołówce dodatkowy kotlet. Później było podobnie w szkole średniej i przez studia. Korepetytorki o nim mówiły wierci studnia. I choć nie umiał się ubrać, nie był, nie wiem jak przystojny, to wszystkie robiły przed nim nogami znak Wiktorii. Był dobry w swoim fachu, ale musisz wiedzieć jedno, że nie interesowały go zaloty młodych dziewcząt. Mówił o nich drewno, a z modelek miał bekę. I choć nie był cetologiem, to ubóstw miał walenie. Ku panią Irenę, no ciała miała w pizdu. Wyglądała jak bekiry i wyrastały z cycków. Mówiła mu persynku, kręciła go nadwaga. Zawsze kiedy kładł się na niej, to wyglądał jak krawat. Topił się w jej fałdach, śpiewał jej jak tipej. Wciąż mówił, że porządna dama musi mieć na klipie. Znał też panią Jadwigę, która podczas zabaw chętnie dała sobie Clintonowi penetrować pępek. Było pięknie, lecz to nigdy nie trwa długo. Nie wiem, czy to prawda, ale na mieście tak mówią, że zawinął go ułok i zakończył kadencję. Popchał na boki żony tych, co pracują na wiejskie. Clinton! Ha! Ha! Clinton! Starsze panie, z wzajemnością gilfów każdą emerytkę rżnął, jakby nazywał się Fiskus i miał w tyłku co pomyślisz, bo kierował nim niedosyt, a przy takiej lizie an, by się poczuł jak pedofil. Nie przeoczył żadnej szansy, w kalendarzu było tłoczno, wieści o nim rozeszły się pantoflową pocztą. Oprócz uprawiania porno, to szanował je i wielbił, zawsze kupił bombonierkę, kwiaty albo coś z cepeli. Zaliczał też Niemki, jedną z tyrolskiego miasta, i przykurzona dziwka ze szczęścia zaczęła kasłać. Połamali tarczan i się prawie tak zawalił. Gertruda podczas szczytu jodłowała jak na hali. Każda pani go karmiła, sos, mięso i kluski. Skurwiel się odżywiał jak jebany Henryk VIII. Zrazy i racuchy, seks i żarcie w kółko. Kawa w szklance z koszyczkiem i klasyczne ciastka z dziurką. Clinton sączy bourbon, obok stara panna Krysia. I stringi pamiętały zamach na Narutowicza. Po stosunku mieli zwyczaj, palili kanabis. Zamawiali 10 pizz, 11 była gratis. Lecz minął czas zabawy, on po prostu gdzieś przepadł. A jego zaginięcie przeszło totalnie bez echa. Rozpalił żar w kobietach i jest do dziś im smutno. Więc nigdy nie zadzieraj z rządową instytucją. Clinton! 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 Znasz jego ksywę! Clinton! Jeszcze raz! Clinton! Clinton! Yo, twoja stara! Clinton! 2000! Clinton! Siema, nie mogę teraz odebrać telefonu, ale jak masz coś ważnego, to zostaw wiadomość po sygnale. Siema, to ja. Posłuchaj, sorry, że tak wyszło z twoją babcią. Nie przewidziałem tego. Po prostu poprosiła mnie o przeniesienie stołu na działce i tak jakoś wyszło. Mam nadzieję, że nie żywisz do mnie urazy. No muszę ci powiedzieć, że jest niezła wariatka, nie? Normalnie wyciągnę jednego cycka ze stanika, owinęła mi, grzyba nim jak naleśnikiem i człowieku jak zaczęła czepać.